Dobrze cię widzieć ponownie. Witaj. Widzę, że masz pełne ręce roboty. Mamy powstanie. Na ulicach toczą się regularne walki. Dobry pancerz niejednemu ocalił życie. Przychodzę właśnie w sprawie pancerza. Czym mogę służyć? Znasz opowieść o pancerzu Kruka? Oczywiście. Każdy płatnerz ją zna. Potrzebny mi taki pancerz. Dasz radę go zrobić? Nie tak szybko. Wiesz, że do zrobienia tej zbroi wykorzystano plugawą magię? Poza tym ocalały tylko 3 fragmenty. Naramiennik, karwasz i rękawica. To nie będzie proste. Ale jeśli dostarczysz mi komponenty, zrobię dla ciebie świętą zbroję. Czego będziesz potrzebował? Po pierwsze ocalałych kawałków pancerza Kruka oraz zbroi grafa Kobusa Reutera. Zrobiono ją wzorując się na pancerzu Kruka. Graf poległ w bitwie pod Brenną, pochowano go na cmentarzu na bagnach. Przyniosę zbroję Kobusa Reutera. Co jeszcze? Tu jest problem. Elfie pieśni zamierzam zastąpić modlitwami do Wiecznego Ognia. Niestety musisz mi przynieść zarówno zapiski elfiego mistrza, jak też litanie świętego płomienia, wygłoszoną przez świętego Grzegorza, gdy heretycy zaatakowali go w świątyni. Elfów chowano niegdyś na cmentarzu. Na pewno spoczywa tam jakiś mistrz pieśni. Ale gdzie znajdę tekst litanii? To trudniejsze zadanie. Jego kości spoczywają w dawnej siedzibie Najświętszej Inkwizycji, dawno już zapomnianej i zamkniętej. Opowiem ci legendę o świętym Grzegorzu. Może wymyślisz, jak otworzyć wrota? Słucham. Święty Grzegorz był inkwizytorem. Zabili go heretycy, chcący pomścić swych bliźnich, których grzeszne ciała święty wypalił wiecznym ogniem. Przyszli do świątyni, gdzie czekał na nich Grzegorz, zbrojny w słowo wiary i topór zwany Tni i Mięsem. Mówiono, że dwakroć tłum atakował świętego niczym wicher srogi, ale ten się nie ugiął. Wówczas święty, litanie wyśpiewując, wieczny ogień przyzwał. I spłonęli na popiół heretycy podli, a Grzegorz drzwi do świątyni zamknął, gdzie chwilę potem od ran skonał. Mówią, że w tej legendzie ukryty jest klucz do otwarcia świątyni. Ja bym pokombinował coś z żywiołami. Spróbuj.